Cześć, witajcie detailingowy. Ja dzisiaj pokażę Ci, jak obrabiam opony szczurki. Pokażę Ci najpierw, czym będę pracował. Tak jak widzisz, mam magiczny taborecik. Tak zwane stopery, odboje do drzwi, zamontowane w drewniany taborecik. To było w sumie kiedyś krzesło komunistyczne, fajnie wygięte, więc każda felga tu naprawdę elegancko leży. Maksymalnie mogę wrzucić tutaj 18 cali. No niestety przy 19 calach ten taboret się już gubi. Trudno. Kolejna rzecz, słuchaj, szczotki. Przy szczurach u mnie najważniejsza jest ta. Ona idzie na pierwszy strzał, mega wyciąga brud. Później na przemian atakuje moją ulubioną z AliExpress. Link w opisie. Ewentualnie pojawi Ci się na pewno propozycja filmu. Kolejna to jest, jeżeli opona ma rant ochronny na felgę, to jest Motersa. Właśnie w tej wąskiej szczelinie, żeby nią polecieć. I na koniec, tutaj akurat nie będzie mi potrzebna, Mac Off. Boska. Fantastyczna szczoteczka do mega wąskich opon. Czyli jak masz niski profil, ta szczotka jest idealna. I teraz tak, nie kupuj tej szczotki w sklepach detailingowych, stricte detailingowych, z tego względu, że ona będzie zaporowa cena, przepraszam. Jest sklep rowerowy, ja podam w opisie link do tego sklepu, gdzie jest naprawdę w bardzo fajnej cenie. No dobrze, o taboreciku Ci się pochwaliłem, to teraz będziemy lecieć dalej. Właśnie, nie przygotowałem sobie, kurczę, chemii. A, pokażę Ci w ogóle, pokażę Ci zresztą, czekaj, wrzucę sobie monitorek, o, pokażę Ci zresztą, jak leży ta opona na tych odbojach. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. O, tutaj już widzisz. O, spójrz. O. Także moim zdaniem jest bajecznie. Poczekaj. O, widzisz? Zobacz. Idealnie. Także nie trzeba wydawać worka pieniędzy, żeby wyczyścić sobie. Oczywiście na aucie wewnętrznej strony nie doczyścisz, więc nie ma szans. Ja idę, słuchaj, po chemię do opon. A, zanim w ogóle zacznę właśnie, poczekaj, zanim zacznę w ogóle zarzucać cleaner na oponę, zawsze ją zmoczę. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego z tego względu, że zrywam pierwszy brud. Niektórzy deklarują, żeby zarzucać na suchą oponę. Nie, ja zawsze ją zwilżam, pierwszy brud zrzucam i później, ale to za chwilę, zobaczysz, jak sprawa wygląda. A teraz lecę po klinę. No jestem, słuchaj. Sprawa pierwsza, zanim zacznę zarzucać w ogóle, bo ja wiadomo, lubię zarzucić z pianownicy, z atomizera spieniającego. Co do atomizerów, filmik, również propozycja się pojawi, ale na pierwszy strzał zarzucam klasycznie bez sitka spieniającego, żeby ten pierwszy brud zebrać. Ja to nazywam, że ja sobie wtedy oponę otwieram. Tak zostawiam, minuta, półtorej, wszystko zależy od pogody. Tutaj sobie pozwolę na dłużej, więc widzimy się, a zresztą pokażę Ci, jak to wygląda. Zobaczymy, czy będzie coś papuniać. No, zaczyna już tu go powolutku brać. No, już zaczyna, o, widzisz, zaczyna, jak ja to mówię, otwierać oponę. Widzę, słuchaj, że już ładnie podgryzło. Myślę, że najwyższa pora opukać to.
No i teraz, tak jak mówiłem wcześniej, atomizer spieniający, czyli pianka, szczota, propozycja filmu na pewno. Znaczy wszystkie linki do szczotek i to, co postaram się, to, co powiem, powiedzmy, co polecam, postaram się wrzucić w opisie te linki, jeżeli nie zapomnę. Także lecę z tematem. Atomizer spieniający. Akurat ten jest od RRC. Jeszcze jedna rzecz, właśnie. Staram się tak, żeby jechać w jedną stronę. Przekładam sobie na drugą rąsię, bo jednak jakby nie było, troszeczkę męczące to jest. A później staram się w drugą stronę, czyli odwrotnie. Czyli zmieniam kierunki, tak żeby tę oponę zaatakować z każdej możliwej strony. Przekładka i pod prąd. I teraz tak, często jest tak, że im dłużej pracujemy, tym piana robi się taka bardziej sucha, jakby powiedzieć, tak jakby traciła swoje takie nawilżanie. Ja wtedy namaczam po prostu szczotę. I od nowa, zobacz, spójrz, mamy tłuściutką, fajniuteńką piankę, więc możemy sobie popracować dłużej. No dobrze, myślę, że nie ma sensu, żebym Ci pokazywał w klasycznym tempie, jak to się będzie odbywało. Zdecydowanie przyspieszę filmik i pokażę Ci kolejny etap po tej szczocie. Ważne jest też to, słuchaj, żeby sobie szczotkę po każdym przebraniu, po to mam tu właśnie wiadro wody, żeby sobie ją wypłukać, żeby nie jechać cały czas brudną wodą. Kurczę, zadyszki dostanę. Starość nie radość. Teraz tak, wróć, gdzie? Teraz kolejna rzecz, słuchaj, szczota drobniutka, z ciekawym twardym włosem, szeroka i zaraz Ci pokażę, dlaczego jej używam. Dlaczego ona jest taka fajna? Z tego względu, że ona wchodzi właśnie w te drobne szczeliny i pracując tą szczotą, tak jak widzisz, jak są wszelkiego rodzaju właśnie takie jakby nacięcia, wzory, w tę stronę też będę właśnie pracował, żeby wyciągnąć jak najwięcej. Lecę klasycznie, a później robię właśnie według wzorku, który jest na feldze. To jest bardzo ważne i wtedy to nam pozwoli naprawdę dokładnie wyczyścić felgę. Ta jest totalnym szczurem. Nie wiem, ile ona jeździła. To jest strona wewnętrzna specjalnie wybrana, słuchaj, do testów, więc trochę pracy będzie. I tutaj już nie mieszam. Cały czas ta sama akcja, niestety też zrobię Ci to w przyspieszeniu. Lecimy. No jak z tą szczotą wcześniejszą, najpierw jadę, w sumie to teraz pod prąd, bo według wskazówek zegara powinienem jechać w tą stronę, pod prąd, później z prądem i na końcu właśnie, tak jak ukierunkowany jest wzorek na feldze, tak staram się doczyścić te szczeliny. Tak samo jak z tą szczotą wcześniejszą, najpierw jadę, w sumie to teraz pod prąd, bo według wskazówek zegara powinienem jechać w tą stronę, pod prąd, później z prądem i na końcu właśnie, tak jak ukierunkowany jest wzorek na feldze, tak staram się doczyścić te szczeliny.
momencie pianka już zrobiła się, tak jak ja to mówię, taka sucha, nie chcę pracować, czyli zmaczam i teraz jadę tak, jak właśnie ukierunkowane są wzorki. Tak jakbym je chciał wyrzucić brud z nich. Do tego może posłużyć właśnie ten makro, bo on jest też drobny, ale ja wolę, bo ona jest szersza i praca idzie szybciej. Tutaj jest no, więcej zabawy przy tej szczoteczce, jest taka delikatna. Ona naprawdę bardzo fajnie się sprawdza przy niskich profilach. O! No, w takiej sytuacji to tylko wyczyszczenie szczotki. I dorzucenie szuwaksu. I teraz tak, nie ma szans, żeby oponę taką zastrzyżoną, kilkuletnią, żeby ją doczyścić za pierwszym, za drugim razem. Ogólnie, mnie się jeszcze nigdy nie udało doczyścić opony za dwoma razami. Jak nieraz widzę filmiki, gdzie osoby biorą pędzelek trzy razy i mówią, opona czysta. Mnie się jeszcze nigdy nie udało. Minimum to jest 5 razy. U mnie bynajmniej zawsze ten brud wyjdzie. Kwestia tylko opracowania. Im dłużej pracujesz, tym więcej brudu wyciągasz. Tak naprawdę doczyszczenie takich totalnych szczurów jest mega męczące. Tu bez dwóch zdań to nie jest lekka robota. Tak samo jak przy korekcie. Korekta jest fajna, fajny jest efekt finalny, ale kurczę, narobić je trzeba. Więc ja osobiście, jeżeli chodzi o korektę, mam się zabierać do jakiegoś auta, bo muszę długo medytować. Po tylu latach, powiem Ci szczerze, jest to fajne, przyjemne, ale już kręgosłup odczuwa. Tak samo jest przy oponach. No więc lecimy dalej. Pukanko. I dalej ta sama śpiewka. Na przemian, tak jak mówiłem. I teraz grubas i lecę. A, i zarzucając sobie piankę, staraj się długimi ruchami, żeby nie gubić tego materiału, tylko tak jak widzisz, rozkładać na oponie, żeby on się ładnie rozłożył. Wyczujesz to. Wyczujesz atomizer, wyczujesz, jaki ruch masz zrobić. Zobacz, pięknie się rozkłada. To jest kwestia tylko wprawy. Atomizera nie przyciskaj szybko, tylko płynnie. Razem równomiernie z ruchami, zobacz, pięknie Ci się rozłoży. Tu nie trzeba żadnej filozofii. No co, to lecę dalej. To już będzie trzeci raz. A, właśnie, zapomniałem Ci się jeszcze właśnie pokazać, o co chodzi z tą szczoteczką. Momencik. Słuchaj, do czego zmierzałem? Zmierzałem natomiast do tego, że często felgi mają tu taki rant ochronny właśnie i ona bardzo fajnie wchodzi. W sumie tutaj też można trochę doczyścić. Na pewno, o zobacz, widzisz? Ona jakby nie było, coś tutaj na pewno wyciągnie. O, tutaj przy feldze zawsze jest najwięcej brudu. Zawsze. Tu między felgą a oponą jest po prostu zawsze miazga. Zobacz, co się dzieje. I nie każdą szczotą tu dojdziesz, a ta wybiera fenomenalnie ten brud. Naprawdę, o, spójrz. Widzisz? O tym właśnie mówiłem. Pyk i szczoteczka tu. No dobra, lecę dalej ten czwarty raz, tak? Czwarty. Trzeci, przepraszam. Trzeci. Sam się już gubię, kurczę. O, dobrze. Coraz lepiej. Spójrz, pamiętasz pianę na początku, a teraz? Zobacz. Jeszcze za trzy razy i będzie dobrze. Moja ulubiona szczota i ogień. Czy
czyli mamy już teraz czwarty raz. Dopóki w miarę nie będzie biała piana, nie odpuszczam. Raczej powiem Ci tak, nigdy ona nie będzie śnieżno-biała. Mnie się jeszcze nie udało, że była taka na maksa biała. Nawet nowa opona, powiem Ci, że jak się umyje, zawsze coś tam gdzieś się kurczę znajdzie. A na nowych oponach najgorsze jest to, że one mają jakiś taki jakby filtr, jakąś powłokę, kurczę. Nieraz to jest ją ciężko zmyć. No i elegancja. I akcja. A, pokażę Ci przez chwilę, jak szurum burum, a jak się pieni, jak to fajnie wygląda na tej szczocie. Czy myślę, że już widziałeś. I teraz właśnie z tych rowów. Szybkie ruchy, tak jak idzie wzorek. Nie trzeba Bóg wie jakiego docisku tak naprawdę. O. Cała filozofia, no kurczę. Chęcin tylko i siły, bo naprawdę namachać się troszeczkę kurczę trzeba. No dobra. Gruba szczota i... Piąty raz? Tak, piąty. No, coraz lepiej. Zobacz. Zaczyna się już całkiem fajnie. Z reguły to jest 6. Najwięcej co jechałem to chyba 10 razy, ale to była taka świetnikowa. O, przy teście dressingów do opon, przy warunkach atmosferycznych. To tamto myślałem, że zejdę po prostu przy jednej oponie. Naprawdę taka typowa świetnikowa. 10 razy ją kurczę czekałem. Albo gdzie? Jeszcze nie ważne, dużo. I pyk, delikatniejsza, monotonne czyszczenie też. Ale za to dzięki temu dressingi zdecydowanie dłużej siedzą. Im lepiej go czyścisz, tym lepiej. A jeszcze lepiej, jak zarzucisz dressingi i pozwolisz, żeby autko stało przynajmniej 12 godzin, a najlepiej 24, żeby ten dressing się naprawdę wchłonął, kurczę. Wtedy jest powiedzmy. Z reguły jak robię właśnie test dressingów, to auto stoi dzień, dwa, żeby ten dressing naprawdę usiadł, ja go w ogóle nie dotykam. Tak jak zresztą widziałeś też, że koła jak myję, to myję na specjalnych na najazdach. To jest właśnie ten nasz smaczek detailingowy, gdzie wyróżnia nas od przeciętnego kowalskiego. Nie wiem, który to raz. Szósty, siódmy? Szósty chyba. Albo siódmy, nie. Ale tak czy tak, ta jest zawsze kontrolna. Leci na końcu. Te opony tak naprawdę nie wiem, kiedy były ostatnio czyszczone. To są z Mańka, więc strona wewnętrzna, więc nalatane pewnie mają. I tym bardziej, że to jest stara opona. Nie pamiętam jaki to jest dot, ale no na pewno to nie jest świeżak. Tak jak na letnie są spoko, pomimo że Chińczyki to są nowe dwuletnie, tak te są coś chyba około 8 lat, więc swoje już mają nalatane, chyba najwyższa pora je wymienić.
I do tego zmierzamy. Jeszcze troszeczkę jest, ale już jest całkiem fajnie. Widzisz? Już jest całkiem fajnie. Śnieżno-biała nigdy nie będzie. Chyba że przy nowej. Jak dobrze wyciągniesz brud. Raczej pędzelkiem, jak mu to zwykłym klasycznym patrzę, to już tak można było powiedzieć, że jest idealnie. Ale ta szczota naprawdę jest bezlitosna. Naprawdę ci powiem. W ogóle bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o tę szczotę. Nie. Moim zdaniem nie ma sensu dalej się pastwić. Chyba 7 razy. Ideału nie ma. Tak jak mówię, ona nie będzie taka biała jak szczota. Ale jest, myślę, że nie ma sensu dalej jechać. Myślę, że opona już jest wystarczająco doczyszczona. Pianka mi się podoba. Jest bardzo fajnie. I na koniec właśnie, jakbym miał przy tej feldze rant ochronny przy tej oponie. Użyłbym właśnie tej szczoty, z tym, że nie na oponę. W szczoteczkę nawilżyłbym, znaczy nawilżę i lecę przy rancie. Ale jak lecę? Właśnie, bo żeby nie było, że jadę po feldze. Momencik. Chwilunie. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Poczekaj. Będę chciał to ci pokazać jak najlepiej. Szczotka jak ma rant, opieram ją. Widzisz? O, opieram ją i delikatnie staram się wyciągnąć brud tu. Widzę, że ciągnie jeszcze. No widzisz, i na sam koniec rancik. Staramy się tak, żeby go delikatnie nie porysować. Ta szczotka się do tego nadaje idealnie. Jeszcze coś wyciąga. No nie każdą szczotą się wiadomo tutaj do tego rantu dojdzie. Także wbrew pozorom wyczyszczenie opony to nie jest złapać pędzelek, zarzucić cleaner, przejechać 3 razy i jarać się, że piana jest czysta. Wcale nie. Odpowiednia szczota, odpowiednie cleanery potrafią jeszcze naprawdę pokazać dużo niedoskonałości, które popełniamy. Ja zresztą też. Nikt nie jest alfą i omegą. Nie myli się ten, co nic nie robi. No dobra. Ok, nie będę ci tu pastwił z ręki, bo pewnie nieprzyjemnie się to ogląda. Chwilę, daj mi momencik. Ja sobie to poustawiam, kurczę. Dobra, to ja lecę z tym rancikiem. Dorzucę sobie czuwaksu. Coś wyciągnęło, słuchaj. Zobacz, spójrz. Jeszcze, kurczę, wyciągnęło, także... Nie wiem, czy jeszcze raz nie pojadę tego rantu. Prawdopodobnie tak. Proszę się na pewno. Jeszcze jedno podejście. Osuszę oponę i zobaczymy, jak będzie wyglądać w słoneczku. Ponka wyschła, pomogę im sprążonym powietrzem. I teraz komisyjnie patrzymy, czy rzeczywiście jest tak idealnie, jak mówiłem. Moim zdaniem bomba. Zero takich żółtych przebarwień, bo często na oponie jest tak, że myślimy, że ją doczyścimy, a ona w słońcu ma takie żółte przebarwienie. Czyli wiadomo, że jeszcze tam siedzi grubo brud. Chciałbym, żebyś sprawdził, spójrz, te rowki, co ci mówiłem, zobacz, spójrz, idealnie, właśnie tamta szczota, ta moja ulubiona, jest idealna, stworzona do tego, tak jak mówiłem, jak prowadzi wzór, tak lecimy szczotą i wtedy naprawdę wyjdzie perfekcyjnie.
No dobrze, słuchaj, pochwal się, poczekaj, odstawię, daj mi chwilę, odstawię aparat. Z mojej strony, słuchaj, to wszystko. O, tak sobie może stanę. Z mojej strony to wszystko. Pochwal się, jak u Ciebie wygląda czyszczenie opon. Jak Ty z tym sobie radzisz? Jak Ty sobie z tym radzisz? Zapraszam do konstruktywnych komentarzy. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!